Trzeba przyznać, że podczas wycieku w Rally FIFA 23 niektóre karty wyglądają naprawdę dosyć słabo. Cześć, jestem Kubaci, pokażę wam najbardziej zniszczone karty w FIFA 23. Zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, mam nadzieję, że uda nam się dobić do 300 łapek w górę. Zostawcie także subskrypcję, tutaj macie moje wszystkie social media. A teraz już nie przedłużam i zapraszam was oczywiście do odcinka. Jeszcze na samym początku przypominam wam o mojej współpracy z eneba.com, gdzie macie najtańsze gry na rynku. Tutaj na przykład przedsprzedaż FIFA 23 oraz karty PSN, gdzie możecie kupić w bardzo fajnej cenie. A także, jak tutaj widzicie, macie gry na Xboxa, na Steama, na Origina, na praktycznie każdą platformę, także na Xboxa oraz PlayStation. I jak sami tutaj widzicie, wpisujemy sobie przykładowo GTA 5 i mamy tą grę naprawdę w także bardzo fajnych cenach. Wszystkie linki do Eneby macie oczywiście w górnej części opisu. I przed nami pierwsza karta, Paula Pogby. Pogba, nie oszukujmy się, był takim zawodnikiem w ostatnich latach FIFA, którym było można sobie na spokojnie pograć w dosyć fajny sposób. Wreszcie w Premier League był to taki zawodnik ze swoją sylwetką, ze swoim stylem biegania, który na początkowe miesiące FIFA naprawdę dawał sobie radę, aczkolwiek widzimy, że w FIFA 23 zawodnik ten dostał downgrade'a o 2 i tak się prezentują jego statystyki. Między innymi mocno spadła jego obrona oraz fizyczność, a także tempo. Zawsze mu tej obrony troszkę brakowało, ale cień zawsze jakoś pomagał, aczkolwiek no w tym roku nie będzie to jakaś zbyt użyteczna karta i patrząc po samych statystykach, tempo już tego zawodnika nie, no, skreśla. Będzie to taka średnia karta, także no Liga Włoska nie jest zazwyczaj jakoś wykorzystywana, aczkolwiek no... No ale wiemy, że system zgrania będzie inny, no ale nie ma też się co oszukiwać, że już to nie będzie zbyt użyteczna, jak to mówiłem, z 5 z dzisiaj karta, no i tak się ona prezentuje. A co wy o niej sądzicie? Napiszcie oczywiście w komentarzu. I przechodzimy teraz do karty, na którą troszkę serduszko zabolało, jak się ją zobaczyło, a jest to N'Golo Kante, który dostał downgrade'a Pace'a aż o 6 i będzie miał on go teraz tylko 72. Tutaj będzie potrzeba kilka kart specjalnych, żeby Kante wrócił do takiej mety, nie patrząc, no bo to tempo zawsze pomagało bardzo w tej karcie. Nie mówię, że teraz będzie to jakaś bardzo bezużyteczna karta, no ale też nie ma co się oszukiwać, że najbardziej grywalny zawodnik to oczywiście w FIFA 23 już nie będzie. Bardzo mnie ciekawi, czemu jej aż tak bardzo zdowngrade'owało jego tempo, także zmieniła się jego fizyczność. Aczkolwiek tutaj takie bardziej kosmetyczne zmiany, aczkolwiek no ten spadek pace'a jednak co jak co, to robi chyba największą robotę w wygrywalności tej karty. I teraz przechodzimy do karty, która najbardziej się zniszczyła w FIFA 23 według mnie, a jest to Sergio Ramos. Piłkarz dostał downgrade'a o 4, a jego tempo spadło aż o 9, fizyczność o 7 oraz obrona o 5 i to naprawdę jest dosyć straszne, jak to teraz wygląda. No to wygląda, jakby się naprawdę Hiszpan oduczył grać na tej obronie. No miał słabszy sezon przez kontuzję, aczkolwiek no jak teraz widzimy grę tego piłkarza w Paris Saint-Germain, wygląda to naprawdę bardzo dobrze. No i nie oszukujmy się, będzie to tani foder, bo wątpię, że ktokolwiek tego zawodnika z takim tempem będzie wykorzystywał. No smutno się na to patrzy, jak ten zawodnik się zniszczył z jednego z najlepszych obrońców w FIFA. No nie oszukujmy się, mega średniaka, no... Karta ta wygląda strasznie, nawet jeszcze ta FIFA 22 dawała jako taką radę, no ale ta no nie wygląda zbyt dobrze i z tym się każdy ze mną zgodzi. No i bardzo szkoda, no bo jednak nie oszukujmy się, że Ramos jest ikonicznym obrońcą dla FIFA i dla prawdziwego oczywiście świata i prawdziwej piłki. I teraz czas na Leo Messiego, piłkarz dostał downgrade'a o 2, jego tempo spadło aż o 4, strzały o 3, podania o 1, a reszta to już tak... Kosmetyczne zmiany, nie oszukujmy się, no czy Messi zasługuje na 81 tempa, no jest to bardzo słabo, jak na skrzydłowego nie będzie to pewnie zbyt dobre tempo, całe szczęście tego zawodnika będzie można pozycję zmienić na SPO i tam z jakimś stylem gry to będzie bardziej według mnie oddawała już ta karta, no bo na skrzydło to ten tempo skreśla, aczkolwiek też zastanawiający spadek strzałów. Czy Argentyńczyk miał aż tak słaby sezon, żeby aż tak się jego karta zmieniła? Szczerze mówiąc nie wiem, no ale tak stwierdziło jej i tak się będzie prezentowała teraz karta skrzydłowego, a tak naprawdę takiego pomocnika ofensywnego Paris Saint-Germain w tym sezonie. No ale niestety tak to się prezentuje chcąc, nie chcąc. A ja czekam oczywiście na waszą opinię w komentarzu, co sądzicie na temat aż takiego spadku overalla oraz statystyk zawodnika Paris Saint-Germain. I na sam koniec przechodzimy do Cristiano Ronaldo, tak się prezentuje jego karta FIFA 23, spadek pace'a aż o 6, strzałów o 1, podań o 4, dribbling spada także o 3. Więc to naprawdę także Portugalczykowi bardzo mocno się dostało w FIFA 23 z statystykami oraz overallem. No też nie oszukujmy się, to tempo też już wywala automatycznie Portugalczyka z mety gry. A jednak no, Ronaldo zawsze był tym topowym zawodnikiem w FIFA, jeżeli chodzi o atak. Zobaczymy jak to będzie w tym roku, aczkolwiek nie zapowiada się na jakieś
fajerwerki ze strony właśnie tego piłkarza. Oczywiście, no nie oszukujmy się, no w pierwszym miesiącu gry pewnie Ronaldo i tak będzie bardzo grywalny, ale ciekawi mnie, że taki spadek tempa wielu zawodników wnioskuje, że po prostu gameplay będzie bardziej powolny i tempo nie będzie takie ważne, czy jednak no znowu jest coś w tej kombinie ze statystykami, aczkolwiek no Ronaldo został bardzo zniszczoną kartę i z tym się chyba każdy ze mną oczywiście zgodzi. Więc ja wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek wam się oczywiście spodobał, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem i słyszymy się w kolejnych odcinkach na moim kanale. Do usłyszenia i cześć!